Zmienia się charakter liturgii. Do wczoraj przeważał liturgii kolor zielony, z wyjątkiem wspomnień świętych, jak święta scholastyka, kiedy używaliśmy białego koloru, czy koloru czerwonego na wspomnienie męczenników. Dziś w liturgii pojawia się kolor fioletowy i te słowa proroka Joela, który zachęca nas i adresatów swojej księgi do tego, aby płakali, aby ubolewali, aby rozdzierali swoje szaty, chociaż nie te zewnętrzne, ale te wewnętrzne, aby rozdzierać swoją duszę, aby kajać się przed Panem Bogiem za swoje grzechy. Znika z liturgii słowo Alleluja. Pojawia się nowe, chwała Tobie, Słowo Boże, albo chwała Tobie, Królu Wieków. Czy jednak ten czas charakteryzujący się biciem się w piersi, posypaniem popiołem na początku, w tę środę popielcową, czas koloru fioletowego, czy jest to tylko ten czas pokutny, postny, pasyjny? O dziwo, czas ten ma wymiar chrzcielny. Nawet w dzisiejszym wstępie słyszeliśmy słowa, że po raz kolejny w naszym życiu chcemy podjąć drogę pokuty i nawrócenia, aby umocnić w nas otrzymany na chrzcie świętym dar wiary. Od starożytności czas tym 40 dni był bezpośrednim przygotowaniem do chrztu. Chrztu tych katechumenów, dorosłych ludzi, którzy kilka miesięcy wcześniej, może nawet czasem kilka lat, przygotowywali się do przyjęcia chrztu, który następował po błogosławieństwie wody chrzcielnej w Wigilię Paschalną. Tak więc jest to czas, w którym Kościół zachęca nas do tego, abyśmy zastanowili się nad naszym chrztem, abyśmy przypomnieli sobie nasz chrzest i te zobowiązania, które przyjęliśmy, a może które rodzice w naszym imieniu składali przed Kościołem, przed kapłanem. I ten chrzest można również połączyć z tym kolorem fioletowym. W końcu wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa, razem z Nim zostaliście pogrzebani w śmierci, aby zmartwychwstać. I w Chrzcie Świętym zostaje w nas, zostajemy wyzwoleni z grzechu pierworodnego, o którym słyszeliśmy w ostatnich dniach. To jest zadziwiające, że w tym roku tak się zdarzyło, że w piątym tygodniu, w ciągu roku, w piątym tygodniu zwykłym, usłyszeliśmy początek Pisma Świętego, stworzenie świata, który wyłonił się, jak my w Chrzcie Świętym, z wody, nad którą to wodą unosił się Duch Święty. I nad tymi wodami naszego chrztu również unosił się Duch Święty. Ale słyszeliśmy też nie tylko o stworzeniu człowieka i wszystkich stworzeń, ale również zdążyliśmy usłyszeć o grzechu pierworodnym. Jak to ludzie zgrzeszyli nieposłuszeństwem, wyciągnąwszy rękę do tego drzewa poznania dobra i zła, bo chcieli być tak jak Bóg. A czemu nie? Zaledwie wczoraj, czy przedwczoraj też słyszeliśmy o tym, o tej zbrodni, jaką Kain dokonał na Ablu. Kolejny dowód tego, że ten grzech postępował. Gdzieś tak było coś w tym sercu człowieka, co go jakoś mogło pchnąć do tak okrutnego czynu. I dlatego, jak wczoraj słyszeliśmy, Bóg pożałował, że stworzył człowieka. Jednak znalazł upodobanie w tym Noem, w jego rodzinie. Kazał zbudować mu arkę, żeby choć tego jednego człowieka z jego rodziną uratować z tej tajemnicy nieprawości, jak mówi święty Paweł. Tak więc Noe buduje arkę i Pan Bóg mówi, że za 7 dni spuszczę deszcz, będzie padać 40 dni i 40 nocy.
I dziś te 40 dni i 40 nocy, możemy powiedzieć, zaczynamy. Ale chcemy, aby to łaska Boża na nas spadła, nie ten deszcz, który miał zabrać życie tym złym ludziom, ale żeby to była łaska, która będzie na nas spływać. I tutaj pojawiają się słowa świętego Pawła, który do nas dzisiaj też mówi, jak do Koryntian, abyśmy nie przyjmowali na próżno tej łaski Bożej. Rozpoczynamy więc czas upragniony, dzień zbawienia. Nie tylko rozdzielania szat, nie tylko kajania się przed Panem Bogiem i proszenia Go w tych słowach psalmu 51. Stwórz Boże we mnie serce czyste, odnów we mnie moc ducha. Czas rozmyślania nad tym, co zrobiłem ze swoim chrztem. Tak jak to Jan Paweł II, święty Jan Paweł II mówił, będąc we Francji, co zrobiłeś ze swoim chrztem? I tak może zwracać się do każdego z nas w takiej refleksji, co zrobiliśmy z tym naszym chrztem? Czy przyjęliśmy tę łaskę Bożą i to ziarno w nas wzrasta, czy też przyjęliśmy na próżno łaskę Bożą? Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. W naszym kapłańskim brewiarzu spotykamy takie antyfony, czy takie krótkie wezwania, takie refreny. Tak, refren: zmiłuj się Panie, bo jesteśmy grzeszni, który powtarzaliśmy dzisiaj do tego psalmu 51. Tak, jest taka antyfona, taki refren, który mówi, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się szczerze nawrócił, miał życie. Bóg przychodzi z pomocą człowiekowi. Jaka to pomoc jest? Jesteśmy grzeszni. Mamy w sobie, jak to mówi teologia, takie zarzewie grzechu. Gdzieś tam, jakby można powiedzieć, nawiązując do tego popiołu, który zaraz przyjmiemy na swoje głowy, że gdzieś pod tym popiołem tej naszej codzienności, naszej nawet i świętości, naszej pobożności, gdzieś tkwi się ta iskierka, która jest skutkiem grzechu pierworodnego, który jest usuwany w Chrzcie Świętym, ale tam, gdzie zostaje to zarzewie grzechu, które czasem rozpala i spala tę świętość, tę pobożność naszą, że zaczynamy grzeszyć. I Pan Bóg przychodzi nam z pomocą. Pan Jezus dzisiaj daje nam wskazówki, co mamy robić, aby odezwać się, aby dać swoją odpowiedź na to Jego wezwanie, które pojawia się na początku chociażby Ewangelii świętego Marka, która teraz w ciągu tych ostatnich tygodni rozbrzmiewała. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, co mamy robić, jak mamy robić. I tak jak w tej dekoracji dzisiejszej też możemy tutaj zauważyć, co mówi siostra Lidia z świętym Romanem, bo oni tutaj robili, może przy pomocy też innych. Tę dekorację, która mówi nam o poście, modlitwie i jałmużnie. Jak mamy to wykonywać? Pan Jezus mówi, dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą. Niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. Jak się modlicie, nie bądźcie gadatliwi, jak to robią faryzeusze i inni, którzy stoją też i tak wypatrują, żeby tylko wszyscy ich widzieli. Jak pościcie, też nie przybierajcie jakiejś pozy takiej cierpiętliwej, ale raczej trzeba to, co mówi prorok Joel, w swojej duszy pościć, żeby uczynki pokutne nie przerodziły się no właśnie w takie wady dzisiejsze, żeby post nie stał się jakąś dietą, żeby ta modlitwa nie stała się właśnie takim wielomóstwem, takim gadatliwością. Tak jak to w języku ukraińskim są te słowa, które mi się zawsze podobają. Bachatosliwia, marnosliwia, pustosliwia. Ostatnio usłyszałem, że lychosliwia. Żeby ta nasza modlitwa nie była czymś takim. I tak samo jałmużna, żeby nie była takim podatkiem na rzecz Kościoła i biednych. Tak jak w niektórych krajach, gdzie odpisuje się od podatku, jako podatek jest pewna danina na cele jakichś organizacji kościelnych i zaznacza się na przykład dla jakiejś wspólnoty, czy to dla Kościoła katolickiego, czy dla protestantów, czy dla jakiejś innej, a w tych protestantów to jeszcze na takie coś, taką wspólnotę.
Ale żeby to było właśnie coś, co dajemy z serca. Czasami coś drobnego. Przypomnijmy sobie tę wdowę, która przyszła i do skarbony wrzuciła dwa pieniążki, to znaczy jeden grosz, jak zaznaczył jeden z ewangelistów. Pan Jezus oczywiście nie mówił, po co na to zamiast zachować dla siebie, przecież to jest utrzymanie jej było, a ona wrzuciła to, ale ją pochwalił, że zaufała Panu Bogu, że dała nawet te dwa pieniążki. Dla innych to było nic. Ale gdybyśmy tak codziennie, jak czasem dzieci do jakiejś skarbonki odkładają, teraz już w formie takiego monety, taką jedną hrywnę wrzucali i po 40 dniach, a ile mam 40 hrywny, cóż to jest? Ale gdybyśmy tak pozbierali te skarbonki od chociażby dzieci, gdyby tak składały, może dorośli, i nagle by urosła taka jałmużna, która mogłaby faktycznie wesprzeć jakąś fundację, naszą fundację, na przykład Dajmy Nadzieję. Tak więc Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił, aby otworzył swoje serce, aby zrozumiał, stanął w pokorze przed Panem Bogiem, zrozumiał swoją grzeszność, jednocześnie tutaj, aby otworzyły się dzięki tym pokutnym praktykom to miłosierdzie Boże, które świętować będziemy tydzień po zmartwychwstaniu. Inna, kolejna antyfona z tego naszego brewiarza mówi, że umocnieni łaską Bożą pracujmy nad sobą wielkiej cierpliwości. I to jest właśnie takie motto i taka zachęta dla nas na czas tego Wielkiego Postu. Abyśmy umocnieni tą łaską Bożą, którą żebyśmy jej nie przyjmowali na próżno, jak mówi święty Paweł. Umocnienie tą łaską pracowali nad sobą, poszcząc w taki sposób, jaki możemy. Dzieci na przykład cukierki mogą sobie ograniczyć, dorośli kawę czy cukier do tej kawy. Coś takiego prostego, co mogę zrobić. A nie tak jak czasem słyszy się, nie czytałem Pisma Świętego. A masz Pismo Święte? No jeszcze nie mam. A dlaczego tak mówisz, że się oskarżasz tego, że nie czytałeś Pisma Świętego? Bo w książeczce było napisane. I tak się powtarza. A więc coś realnego, co mogę faktycznie łatwo zrobić i nie będę jakoś mieć czasem z tym jakiegoś większego problemu, chociaż to powinien być dla nas problem, żeby to było jednak umartwienie. Ale takie możliwe, żebyśmy z satysfakcją po 40 dniach mogli stwierdzić, że dałem radę, dałam radę. Abyśmy tę modlitwę naszą w jakiś sposób taki przemyślany. Tak jak w jednym z obrządków w kościele katolickim jest taki obrządek wizygocki w Hiszpanii, gdzie w czasie mszy świętej, kiedy jest śpiewane Ojcze Nasz, to po każdym wezwaniu wszyscy odpowiadają Amen. Ojcze Nasz, któryś jest, święć się imię Twoje, Amen. Przyjdź królestwo Twoje, Amen. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, Amen. I wtedy jakby zatrzymujemy się nad każdym wezwaniem tej modlitwy i nasza modlitwa nabiera pewnej treści. Jesteśmy w niej, a nie gdzieś na zewnątrz. Tak jak w jednej komedii polskiej, gdzie na zapokutę ktoś dostał Ojcze Nasz, jeszcze pagera dostał, żeby go proboszcz pilnował, żeby odmówi to i wpada na te kolana gdzieś tam pod jakąś kapliczką. I proboszcz tak potem odsłuchuje i mówi tak, o, w grzeszeniu to wszyscy tak powoli rozsmakowują się, a pokutę to po łebkach. I wtedy to Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, to są jakieś teksty, to jest to bahatosłowie, marnosłowie. A tak jak czasem w klasztorach bernardyńskich znalazłem taki napis właśnie, si cornum orat in vanum lingua laborat. Jak się serce nie modli, na próżno pracuje język. No i jeszcze raz wracając do tej jałmużny. Na ile jesteśmy w stanie i żebyśmy wiedzieli też, kogo wspieramy. Bo czasami to tak dla świętego spokoju wrzuca się komukolwiek. A co on z tym robi, ja nie wiem. A może to jest wielka korporacja bezdomnych, którzy tutaj ręce wyciągają, a my wiemy,
tak jakbyśmy jako klerycy w Tarnowie chodzili i były takie romskie dzieci, które przez te 6 lat myśmy zawsze widzieli, ręce wyciągali, a potem stali gdzieś tam, powiedzmy, krzyczy jedno do drugiego, przestał gdzieś po jakimś tam języku i oni się tylko rozumieli, to oni się... ale przed chwileczką ktoś, no, był z porażeniem prawie, trząsł się. Także, żeby tutaj też wiedzieć i dobrze wykorzystać byśmy te wskazówki Pana Jezusa, co i jak robić, abyśmy pracowali nad sobą, też wielkiej cierpliwości. I o tę cierpliwość też trzeba się modlić. Tak ostatnio w internecie był taki napis: Panie Boże, daj mi cierpliwość, ale zaraz. I czasami tak się właśnie zachowujemy. Pracujmy więc nad sobą w czasie tego Wielkiego Postu, wielkiej cierpliwości. Abyśmy tymi naszymi praktykami odpowiadali na tą wielką miłość, jaką nas Bóg obdarzył, włączając nas przez Chrzest Święty do swojej rodziny, do wielkiej rodziny wierzących, chrześcijan, ale też i katolików. Abyśmy wydawali dobre owoce naszego życia tutaj właśnie w tej wspólnocie. Amen.